Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie lub stracić na wadze, pierwszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest twój metabolizm. To on wpływa na to, w jaki sposób komórki twojego ciała przyswajają składniki odżywcze i wytwarzają energię. Problemy z metabolizmem zwykle prowadzą do nadwagi. Dlatego przygotowaliśmy dla was listę dobrych nawyków, które przyspieszą wasz metabolizm. Warto je stosować, by pozostać zdrowym i w dobrej formie. Planuj posiłki. Nasze ciało jest inteligentne. Oczekuje, że zostanie nakarmione o określonej porze, dlatego zużywa do tego czasu większość energii, wiedząc, że zaraz odzyska ją z powrotem. Jeśli jednak jesz nieregularnie, twoje ciało zaczyna przechowywać energię w postaci tkanki tłuszczowej, bo nie wie, kiedy może się spodziewać kolejnej dawki. Najlepiej jest więc jeść co 3-4 godziny, aby ciało bez obaw zużywało na bieżąco całą energię dostarczaną z pożywieniem. Pij więcej. Picie wystarczającej ilości płynów wpływa na metabolizm. Kiedy twoje ciało jest pozbawione wody, spalasz mniej kalorii. Twoja wątroba skupia się wówczas na odzyskaniu maksymalnej ilości wody i nie zwraca już tyle uwagi na spalanie tłuszczy. Dlatego właśnie tak ważne jest, byś dużo pił. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do picia wody, to pij herbatę. Zielona herbata jest idealnym rozwiązaniem dla lepszego nawodnienia organizmu. Nabiał jest twoim przyjacielem. Nabiał zawiera mnóstwo składników odżywczych, które są niezbędne dla spalania tłuszczu i budowy mięśni. Na przykład zawarty w nim wapń pełni kluczową rolę w metabolizmie. Im więcej wapnia dostarczysz komórkom tłuszczowym, tym szybciej tłuszcz zostanie spalony. Bądź aktywny fizycznie. Każda aktywność fizyczna, czy to jogging, spacery, taniec czy ćwiczenia na siłowni, wpływa na przyspieszenie metabolizmu. Ćwiczenia siłowe są najlepsze, ponieważ sprzyjają budowie mięśni. Nasze mięśnie wymagają dużo energii nawet w stanie spoczynku, dlatego najlepszym sposobem, by przyspieszyć metabolizm, jest wykonywanie ćwiczeń z obciążeniem. Budź się wcześniej. Światło słoneczne również ma wpływ na nasz metabolizm. Poranne słońce reguluje te procesy biologiczne, które zależą od przejścia dnia w noc, co z kolei jest bardzo istotne dla konsumpcji energii. Nie rezygnuj z węglowodanów. Nie przeciążaj się dietami, które całkowicie eliminują węglowodany. Aby móc syntetyzować serotoninę, potrzebujesz wystarczającej ilości węglowodanów. Ich brak może mieć negatywny wpływ na aktywność mózgu i jest stresujący dla ciała. Oczywiście, stracisz w ten sposób na wadze, ale głównie z powodu utraty płynów, a nie tłuszczu.
Nie podjadaj. Jeśli jesteś fanem chipsów i słodyczy, powinieneś być świadomy tego, że częste podjadanie spowalnia metabolizm. Energia, którą otrzymujemy z pożywienia, zwykle wystarcza na 3-4 godziny. Po tym czasie ciało zaczyna zużywać energię z własnej tkanki tłuszczowej. Ciągłe podjadanie zapobiega temu procesowi, tkanka tłuszczowa nie zostaje spalona, a ty przybierasz na wadze. Używaj jodowanej soli. Modna obecnie sól morska nie jest dobrym substytutem tradycyjnej soli jodowanej. Niedobór jodu negatywnie wpływa na tarczycę, co z kolei psuje twój metabolizm. Jedz zdrową żywność. Nieorganiczne produkty z wieloma dodatkami, zwierzęta karmione antybiotykami i hormonami wzrostu, rośliny odżywiane sztucznymi nawozami mineralnymi i spryskiwane pestycydami. Nie brzmi zachęcająco, prawda? Ale z tego właśnie składa się większość spożywanych przez nas pokarmów. Dlatego zacznij jeść mądrze. Dbaj o wysoki poziom żelaza. Niedobór żelaza prowadzi do niedotlenienia mięśni, co generalnie pogarsza stan zdrowia. Jeśli w twojej diecie jest mało żelaza, jedz więcej mięsa, ryb i jabłek. Nie stresuj się. Większość problemów z metabolizmem ma związek z trudnością w radzeniu sobie ze stresem. W silnym stresie nasza tarczyca spowalnia metabolizm, co prowadzi do przybierania na wadze,